Cześć, cześć. W tym nagraniu pokażę Wam, jak zainstalować, dodać do ekranu głównego oraz używać platformy WebTerminal Terminal czy MT5 na telefonie, czyli w wersji mobilnej. Wszystko jest bardzo proste. Jedyna różnica, tak naprawdę, jest tylko przy instalacji i dodaniu ekranu głównego. Reszta jest taka sama. Wszystko jest bardzo proste, więc zaczynamy. Dobra, wchodzimy sobie w trzy te tutaj paski na górze po lewej stronie. Klikamy to. Wchodzimy w platforma handlowa. I zjeżdżamy na sam dół, mamy Web Terminal na samym dole, tak mamy platformy handlowe, Windows, potem ta ikonka Androida i Web Terminal. Wchodzimy w Web Terminal i teraz, oczywiście akceptujemy, dobrze. Teraz najważniejsze, wchodzimy sobie w trzy kropeczki po prawej stronie przy adresie webtrader.trade.qo, tak? Mamy, ja mam cztery karty otwarte, a potem masz takie trzy kropki, wchodzimy w to. I mamy teraz ikonkę zainstaluj aplikację. Ona jest raczej w tej niższej części, w tej najniżej, tak? Jest w drugiej połowie, że tak powiem, tego paska. Mamy wersję na komputer, a nad tym jest zainstaluj aplikację, tak? Między przetłumacz, a wersja na komputer. Zainstaluj aplikację. Znowu jest pytanie, czy zainstalować. My instalujemy. No dobrze, i teraz będzie się instalowało. Sprawdźmy, czy jest zainstalowane. Wychodzimy do ekranu głównego. I aplikacja jest już zainstalowana. Teraz instalujemy na iOS, wchodzimy w platformę handlową, zjeżdżamy na sam dół, klikamy Web Terminal, następnie akceptujemy, wchodzimy na samym dole środkowy guzik, zjeżdżamy do, do ekranu początkowego, klikamy Dodaj i mamy naszą aplikację. Teraz będziemy się logować swoimi danymi. No i jesteśmy teraz z powrotem. W aplikacji już zalogowani. Dobra. Jak widzicie, jeżeli oglądaliście wersję na wideo z wersją na komputer, wszystko jest tak naprawdę identyczne. Może troszkę inny jest rozkład, więc przejdźmy sobie przez niego jeszcze raz. Zacznijmy od góry. Po lewej stronie mamy trzy paski. Te paski to jest schowany pasek z narzędziami. Jeżeli sobie to klikniemy, to mamy tak samo jak w wersji komputerowej. Mamy crosshair, tak, pierwszy. Możemy sobie w niego najechać. Mamy crosshair, mamy potem linię trendu, którą możemy sobie tutaj na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić tak trend, jak ją teraz usunąć? Klikamy jeszcze raz. I teraz pojawiło nam się na dole taki czerwony kosz i ołówek. Jeżeli mamy ołówek, klikniemy ołówek, to pojawia nam się opcja edytowania tego trendu, czyli zmiana koloru, na przykład nazwy tego. A kosz oczywiście usuwa, tak jak teraz to zrobiłem. Potem mamy ten tak zwany regression channels, tak. Mamy linię Gana, czy tam pudełko Gano, Fibonacci jest. Potem oczywiście blokujemy te obiekty, możemy zobaczyć obiekty. Schodzimy sobie na dół, mamy quotes. Quotes to są nasze, ten tak zwany market watch, czyli możemy sobie szukać rynków, klikamy w search symbol. No i znowu do wyboru mamy oczywiście ECN, Stocks, Forex, krypto. No wszystko jest, indeksy, co tylko chcemy. Potem mamy chart, czyli mamy tutaj te nasze wykresy. Trade, czyli nasz kontakt, mamy balance, equity, margin, wszystko jest rozpisane, historię trade'ów oraz ustawienia. W ustawieniach oczywiście włączamy sobie one click trading, akceptujemy, accept jest włączony. Mamy do wyboru też różne oczywiście ustawienia, ustawienia wykresu, możemy sobie też włączyć wszystko. Dobrze, teraz mamy tak, wracamy sobie do naszego wykresu i jedziemy na górę, tak, na górze mamy, już mieliśmy narzędzia, potem mamy oczywiście jak ma wyglądać wykres, czyli czy mają być to świece czy też taki czy też taki, my wybieramy oczywiście standardowo świece, potem mamy do wyboru, czy chcemy mieć wolumen, czy też nie Można go zawsze wyłączyć Interwał, w którym sobie będziemy operować, bierzemy na przykład H4, tak Potem mamy one click trading, czyli tu możemy sobie szybko robić buy lub sell, czy też już tak normalnie, mamy do wyboru market execution tak i do wyboru oczywiście cała lista różnych typów e, tych orderów, mamy oczywiście volumen, do wyboru stop loss, take profit, tak możemy sobie ustawić, no i czy chcemy robić sell czy też buy. No i to jest tak naprawdę wszystko. Jeszcze zostały nam tylko indykatory, tak, które też możemy oczywiście wybrać sobie przy naszej analizie. Um, a oprócz tego niczym nie różni się to od wersji komputerowej tak naprawdę, więc mam nadzieję, że to wszystko ma dla was sens. Jest to jasne i przejrzyste. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście śmiało pytajcie. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało to nagranie. Do zobaczenia wkrótce.